Dzień dobry, drogie bliźnięta. Witam Was na moim kanale. To jest czytanie dla Was na listopad 2020 roku. Troszkę ogłoszeń parafialnych. Chciałam Wam podziękować za Waszą przecudowną aktywność na moim kanale, za wszystkie komentarze, za wszystkie Wasze reakcje, które są dla mnie bardzo, bardzo ważne. Czy to kciuk w górę, czy w dół. Dla mnie się liczy ilość tych reakcji, więc wiadomo, że bardzo miło jest zobaczyć lajki, natomiast ja bardzo mocno zwracam uwagę na ilość tych reakcji, na ich liczbę, więc no, u Was do tej pory to była bardzo, bardzo dominująca aktywność i za to Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Tak jak zawsze w opisie pod filmem macie adres strony www. Gdyby to czytanie z Wami nie rezonowało, no to dzięki tej stronie możecie sprawdzić, gdzie macie inne znaki zodiaku, w jakich planetach. Natomiast ja zawsze zwracam bardzo mocną uwagę na istotę ascendentu Wenus oraz Księżyca. No i to tak zwane lustro, tak? To mamy w kole astrologicznym, czyli Waszym lustrem jest strzelec. Czasami też może rezonować horoskop właśnie dla tego lustrzanego znaku zodiaku. Także to, jeżeli chodzi o te ogłoszenia, to chyba tyle. Będziemy zaczynać już to czytanie dla Was na listopad 2020. I poprosimy o pokazanie, jaka tutaj może być energia i możliwa mapa zdarzeń dla wszystkich zodiakalnych bliźniąt na listopad 2020 roku. Bliźnięta w listopadzie 2020. Jaka tutaj może być energia, możliwa mapa i prognoza zdarzeń? Czytanie jest oczywiście dla Waszego najwyższego dobra. Bliźnięta listopad. Bliźnięta listopad 2020. Bliźnięta listopad. Ok, wyciągamy karty. Po środku naszego czytania dominujący temat bądź energia miesiąca. To, co jest za Wami, co jest przed Wami. Energia wspierająca to, co będzie Wam pomagać. I ewentualne blokady lub przeszkody. Na końcu zobaczymy kartę rady, wynik bądź wskazówkę jeszcze do tego czytania. Ale od początku, zaczynamy od tej pierwszej naszej środkowej karty. Dziesiątka buław. Czyli wyczuwam tutaj jakieś... Dziesiątka to jest energia kończąca, w związku z tym wyczuwam tutaj jakieś chęci już zakończenia pewnych etapów, mówienia dosłownie dość. Bo to są buławy, tak jak powiedziałam, czyli tu jest jakieś przygniecenie, jakieś przygniecenie, przeciążenie. Czy to obowiązkami, czy to odpowiedzialnością, którą wzięliśmy na swoje barki i wzięliśmy już ewidentnie za dużo na siebie. To jest coś, co nas dosłownie przygniata, ale tak jak powiedziałam, dziesiątka to jest energia końca. Tutaj już może być tylko lepiej. Tylko że ja odnoszę takie wrażenie bliźnięta, że listopad to będzie czas mówienia dosłownie tego dość, ja mam dość. I to niekoniecznie musi być wywołane jakimś tam buntem. Natomiast to, że spada na nasze plecy za dużo, to już w pewnym momencie przychodzi taki moment i jest na to czas, żeby powiedzieć, że to już jest za dużo dla mnie, ja już więcej nie dam rady na siebie wziąć i to nie jest absolutnie nic złego. Bo w świecie jest potrzebna równowaga, tak? Czyli jedna poszczególna wibracja, jedna energia nie jest w stanie unieść na swoich barkach nie wiem, problemów tych przysłowiowych całego świata, czy dosłownie przyjmować energii na siebie innych osób, czy brania odpowiedzialności za kogoś.
za to, że ktoś coś zrobił i teraz my stajemy w obliczu jakiegoś tam rozliczenia nas za coś, co ktoś tam, nie wiem, zrobił czy nie zrobił, czy zrobił źle, więc za czyjeś błędy, za czyjąś być może opieszałość, za brak systematyki u innych osób, bo my jesteśmy jednym człowiekiem i my jesteśmy jednym człowiekiem i my nie jesteśmy w stanie unieść problemów dosłownie całego świata na swoich barkach, nie od tego jesteśmy. Powinien być podział równy i sprawiedliwy. Ja wiem, że to może brzmi brzmi to w taki sposób, w jaki to powinno funkcjonować w idealnym świecie, tak? Ale tak nie istnieje. Natomiast no, tutaj ewidentnie przychodzi czas, kiedy my mówimy stop i mówimy dość. I to jest nic innego jak zwyczajna, normalna asertywność. I tego się nie należy bać, żeby w końcu móc powiedzieć, to na to trzeba też mieć odwagę w niektórych sytuacjach. Natomiast, no tak jak już powiedziałam, nie należy dawać sobie wyrzucać traktować siebie jako tego przysłowiowego słoika, do którego każdy może nawrzucać to, co mu się żywnie podoba. I w związku z tym ja wyczuwam tutaj bliźnięta u Was, że ten miesiąc listopad to już będzie czas na powiedzenie dość i kończenie z czymś, co Was przygniata, co Was dosłownie też przybija. Czy to są obowiązki, czy odpowiedzialność, czy jest dosłownie za dużo jakiejś tam energii na siebie wziętej. Za Wami As Buław, czyli ja odnoszę takie wrażenie, zwłaszcza, że to jest kolejna karta z żywiołu ognia, tak jak mi się As Buław kojarzy dosłownie z chwyceniem okazji i z przejmowaniem pałeczki. Natomiast ja odnoszę takie wrażenie przy tych obu kartach, że czy to była nowa inicjatywa, czy nowa szansa od losu, którą my chwyciliśmy, że ona być może Was za dużo kosztowała. Czy to nowy pomysł, nowa idea, nowe przedsięwzięcie, nowa jakaś tam inicjatywa, która została podjęta, czy to była nawet w kwestiach takich bardzo codziennych, przyziemnych, nie wiem, nowa praca, czy jakiś kolejny obowiązek, to tutaj ta dziesiątka była bardzo wyraźnie mówi o tym, że to jest za dużo. Mam wrażenie takie, że to był jakiś dodatek do czegoś, co już dźwigaliście i tutaj to była ta dosłownie ta kropla, która przechyliła tą szalę na Waszą niekorzyść. Takie coś ja tutaj wyczuwam, bo tak jak mówię, asy generalnie są bardzo pozytywnymi kartami, natomiast biorąc pod uwagę w odniesieniu do tej pierwszej karty naszego czytania dzisiaj, to ja mam wrażenie, że to była dosłownie ta dziesiąta już buława, że już wcześniej coś dźwigaliście na sobie i tutaj zostało coś kolejnego dołożone, a być może Wy sobie wzięliście jeszcze coś dodatkowego na siebie i się zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie przeforsowaliście. Zobaczymy, co jest przed Wami w takim razie. Dziewiątka mieczy. Dziewiątka mieczy, bardzo ciężka energia. To jest oczywiście Wasz żywioł, bo to jest myśli, rozumowanie, intelekt, inteligencja, która Was wyróżnia niewątpliwie pośród innych znaków zodiaku, z innych żywiołów przede wszystkim. No bo jeszcze mamy wodnika w Waszym trygonie oraz wagę. I to są też znaki bardzo o tym bardzo wysokim ilorazie inteligencji. No cóż, to pokazuje, do czego to wszystko, o czym ja już powiedziałam, może doprowadzić. Natłok myśli, problemy z zasypianiem, to jest to klasyczne znaczenie tej, tradycyjne znaczenie tej karty. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o te talie i znając, ponieważ ujawnię się i przyznam, też jestem zodiakalnym bliźniakiem, to mam zarówno w Słońcu, jak i w Wenus,
To jak ja sobie samej wyciągam tę kartę, to najczęściej u mnie jest ten natłok właśnie tych myśli, ale to niekoniecznie muszą być negatywne rzeczy. To jest jakieś kombinowanie i przebieg tych myśli, które na pewno większość z Was, dla większości z Was to jest normalna sytuacja, bo nasze mózgi, one po prostu są, to są turbo umysły, tak? I tutaj tu jest milion myśli na minutę albo i na sekundę nawet. I często one tworzą ten bałagan i chaos w naszych umysłach, w naszych głowach. I tutaj jest kwestia tego, że nawet u mnie się ta karta niekoniecznie pokazuje jako negatyw, tylko mi pokazuje niemożność zasypiania z tego względu, że tych myśli jest tak dużo tych pomysłów, że my nie możemy. Jesteśmy tak pobudzeni przez te myśli, że mamy te problemy z zasypianiem. Natomiast no, to pokazuje, do czego może ta sytuacja pokazana w dwóch poprzednich kartach doprowadzić. I tutaj chodzi o to, żeby uchwycić, tak jak dosłownie tutaj na tej karcie jest tą jedną złotą myśl spośród tego bałaganu, ją znaleźć, po to, żeby rozwiązać tą sytuację. W jaki sposób to skomunikować, bo tutaj jest potrzebna bardzo duża asertywność przy tym. To już co powiedziałam. Nie należy bać się tego, żeby pójść i powiedzieć, czy to dotyczy sfery zawodowej. Tak mi się wydaje, że może to dotyczyć. Może to dotyczyć też, nie wiem, waszych obowiązków, tych tak zwanych codziennych, życiowych, tak? Że my jesteśmy przetłoczeni i nie dajemy już rady. I tu chodzi o to, że wydaje mi się, że będziecie się przygotowywać do tego, żeby to skomunikować, ale ja też odczułam tutaj bardzo mocno jakąś chęć poprzez to, w jaki sposób jest dziesiątka buław tutaj w tej talii zobrazowana, jakąś chęć też być może wycofania się. Może to chodzi o wycofanie się z tej dosłownie tej jednej dodatkowej buławy, o której ja powiedziałam, jak odkryliśmy kartę Asa Buław, że to była ta dziesiąta buława, ja mam wrażenie, jeżeli chodzi o tego asa, która przechyliła już tą szalę na waszą niekorzyść. No i tutaj chodzi o to, żeby to teraz poskładać wszystko razem do kupy, z chaosu wyłonić jedną tą błyskotliwą i najbardziej pożądaną ideę i myśl. I zastanowić się, w jaki sposób tą sytuację rozwiązać i w jaki sposób to skomunikować. Być może komu też przekazać dosłownie tą pałeczkę, która spadła na was w postaci tego asa buław. Co wam będzie pomagać? Kolejna karta z żywiołu ognia. Jest to król buław. Czyli po pierwsze, jeżeli to chodzi o sferę zawodową, król buław może być przełożonym, więc on może wam pomóc tę sytuację rozwiązać. To już jest taki konkret ode mnie. Natomiast to jest pierwsze to, co powiedziałam, czyli ktoś z otoczenia, ale to jest król, więc to, jeżeli chodzi o sferę zawodową, to może być przełożony i on pójść po prostu powiedzieć jeszcze, on koresponduje po skosie z dziewiątką mieczy. Czyli chodzi o to, żeby się z tym królem buław skomunikować i spróbować wspólnie być może tą sytuację rozwiązać. To jest raz. Drugie, to może być ktoś z waszego otoczenia, jakiś osobnik właśnie bardzo pracowity, bardzo umiejętnie potrafiący zarządzać tutaj tym żywiołem ognia, czyli ogień to jest działanie, czyli działaniami. Delegowanie jakichś tam zadań, bo pamiętajcie, że wy nie jesteście tutaj w tej sytuacji sami. Jeżeli to chodzi o sferę zawodową, oczywiście są inni współpracownicy i niech oni sobie teraz wezmą na siebie może nawet chociażby i 20% waszego ciężaru, już wam będzie lżej. To jest to. Natomiast to tak jak powiedziałam, to był taki konkret. Natomiast jeżeli chodzi o osobnika króla buław, to jest osobnik bardzo pewny siebie. On jest owszem też bardzo pracowity, ale tak jak powiedziałam, on potrafi świetnie zarządzać. A ponieważ tutaj mamy tego asa buław, a tutaj mamy króla buław, no to
To jest osobnik, jak powiedziałam, bardzo pewny siebie, taki, który potrafi zarządzać działaniami, dosłownie tym żywiołem ognia, czyli ogień to jest działanie, tak jak powiedziałam. Więc pomóc Wam mogą tutaj i wspierać Was cechy właśnie tego króla buław, w którą sobie nie daje robić krzywdy. On jest owszem bardzo, bardzo pracowity, ale taki, który on potrafi świetnie, świetnie zarządzać tym, tak, tymi działaniami, czyli tym żywiołem ognia. Czyli tutaj jest nic innego jak oddelegowanie i przeniesienie energii tej, którą Wy macie w tym momencie na swoich bargach, na oddelegować, przenieść na kogoś innego, czy oddać dosłownie, zrzucić z bargów swoich to, co Was dosłownie przytłacza i przygniata. To jest to. Zobaczymy, co ewentualnie może Was blokować. I tutaj jest dziewiątka kielichów, czyli to jest jakby sytość ta wewnętrzna, emocjonalna, więc być może to, co może Was blokować, to jest też to, że to jest przedostatnia karta. Ostatnią kartą jest dziesiątka, czyli dziesiątka w zasadzie mówi nam o tej sytości, natomiast dziewiątka pucharów pokazuje tą naszą wewnętrzną satysfakcję, to w jakiej sytuacji my się teraz znajdujemy, tak? Natomiast ona nam stoi w negatywie. W negatywie mi ta karta mówi o masce i o tym, że my udajemy, że jest wszystko świetnie, cudownie i pięknie, a w rzeczywistości wcale tak nie jest, więc ponieważ jest to energia blokująca Was, to ja bym powiedziała, że tutaj trzeba będzie. Tu ewidentnie jest w tym rozkładzie. Chodzi o co? O to, żeby się ciężaru pozbyć. Wy jesteście czymś przygnieceni, przytłoczeni. Spadło na Was już tyle, ile Wy nie jesteście w stanie unieść. W związku z tym, ja bym tutaj powiedziała, że trzeba zdjąć maskę, dosłownie przestać udawać, że wszystko jest super, cudownie i my sobie ze wszystkim radzimy, bo te karty pokazują, że wcale tak nie jest. Być może robicie dobrą minę do złej gry, ale czas z tym skończyć, bo nie dość, że macie dziesiątkę buław w pośrodku, to jeszcze macie dziewiątkę mieczy w tym, co jest przed Wami, więc żeby to nie doprowadziło do jakichś gorszych dosłownie jeszcze rzeczy, aniżeli sytuacja wygląda teraz. Zobaczymy, jaka jest rada, wskazówka bądź wynik do tego rozkładu dzisiaj. Kapłanka. Arkana wielkie. A jeżeli chodzi o kartę kapłanki, to jest ta, która wie wszystko. Natomiast ewidentnie, słuchajcie, on jest bardzo konkretny, ten rozkład dzisiaj. Nie wiem, do ilu z Was on trafi i z iloma z Was będzie rezonował. Natomiast na bardzo, bardzo mocno dopowiada nam dziewiątkę kielichów. Zdjąć maskę, bo kapłanka to jest też osoba, która ona się nie dzieli całą wiedzą i ona też ma bardzo, bardzo mocno rozwiniętą intuicję. Ale to jest osobniczka, która ona jest bardzo skryta i nie każdego dopuści do siebie. Ona nie ma, nie zaufa każdemu. I tutaj chodzi o to, że to, co już powiedziałam, o tej dziewiątce kielichów, co nami w negatywie pokazuje. Ona mi pokazuje maskę, że ktoś udaje, że jest super, świetnie, pięknie, ładnie, a w rzeczywistości wcale tak nie jest. I teraz chodzi o to, żeby odczytałabym tą kapłankę jako radę, wskazówkę, żeby dosłownie maskę zdjąć i żeby przestać kitrać dosłownie w samym w sobie to, co Was męczy, dręczy i przygniata. To chodzi o to, żeby pójść po rozum do własnej głowy, bo tak jak powiedziałam, Wy jesteście przeinteligentnymi osobnikami bliźnięta i tutaj chodzi o to, żeby spróbować pomóc samemu sobie. Nie trzymać tylko w sobie i dla siebie tego, że sytuacja mnie
przytłacza, przygniata i to wszystko, co ja noszę na swoich barkach, to już jest za dużo. Za dużo energii, za dużo obowiązków, za dużo odpowiedzialności. Nie brać tego na siebie, nie można sobie robić krzywdy, słuchajcie, tutaj. To nie o to chodzi. W świecie ma być równowaga, są inne osoby, inne energie i niech one przejmą wasz ciężar tak, żeby było porówno. Bo ewidentnie ten rozkład pokazuje, że wy macie na swoich barkach już tak duży ładunek, że za chwilę to się pochorujecie i tylko tyle z tego będzie. I nie zdziałacie już kompletnie nic. W związku z tym ja odczytuję tą kapłankę dzisiaj jako radę i wskazówkę dla was, bliźnięta, żeby pójść po rozum do głowy, pokierować się własną intuicją, spróbować własnym intelektem poukładać sobie w głowie tematy, ewentualnie może wpadniecie na pomysł, jak całą tą sytuację rozwiązać, iść się skomunikować, bądź pokierować się energią i cechami króla buław, w który on jest bardzo pewny siebie, ale on bardzo świetnie zarządza żywiołem ognia, czyli działaniami. I pokierować nimi w taki sposób, żeby zrzucić z siebie ten ciężar. Bo to doprowadzi albo do wycofania się totalnego waszego z danej tej sytuacji, którą opisują dzisiaj moje karty. No i ja nie jestem pewna, czy ten wynik byłby wtedy dla was satysfakcjonujący. Bo to nie chodzi o to, żeby się pakować i zabierać gdzieś tam indziej. Można spróbować tę sytuację w jakiś inny sposób rozwiązać. W związku z tym tak wygląda ten rozkład dzisiaj dla was, bliźnięta. To, co już powiedziałam na początku, w opisie pod filmem macie ten adres strony www, o której wam powiedziałam, do przeliczenia swojego horoskopu urodzeniowego. Jeżeli to czytanie nie rezonuje, to iść posłuchać czytania dla innych znaków zodiaków, które macie zaznaczone też w swoim horoskopie urodzeniowym. Tymczasem was pozdrawiam. Życzę wam dużo zdrówka, uśmiechu na twarzy, pogody ducha, pięknego miesiąca listopada. I słyszymy się na kolejnym czytaniu na grudzień.